Father was right. We shouldn't have gone so deep. Proszę Państwa, przed nami nie najgorsze perspektywy. Co prawda jest to ładowarka ogniw tylko i to nie jest fajna rzecz. Fajniejsza byłyby baterie. Kurde, tytan mi się. Okej, okay. Chyba potrzebuję dużo dodatkowych szafek na takie jakieś pierdółki. Na przykład to zabierzemy stąd. A te plakaty powrzucamy tutaj. Tu też jest jedzenie dodatkowe. Muszę zużyć trochę tytanu, bo mam za dużo. Jest do zrobienia oczywiście. Te wszystkie śmieci, które mam, to wkładam tu. I to się przerabia na energię. O, radio. This is an automated distress signal from Life Pod 12. Coordinates attack. Warning. Life Pod has sucked beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. Elegancko, mamy kolejny sygnał. 12, 1100 metrów. Ale Holender, wydaje mi się, że teraz jest plan taki, żeby dotrzeć na Aurorę. Narzędzie naprawcze mamy, pilnik laserowy mamy. Trzeba by zrobić trochę baterii, bo mi się wszędzie powyczerpywały. Więc zrobimy baterię. I zrobimy też trochę... Lit będzie mi potrzebny. Wzmocnimy też bazę z zewnątrz, bo to jest dobry sposób na to, żeby baterie wykorzystać. Nie baterie wykorzystać, tylko żeby... żeby zużyć tytan. Na Aurorze pewnie znajdę. No przede wszystkim liczę na to, że na Aurorze... Panie, jak ciemno. Kurde, to się też skończyło. Fantastycznie. Czemu nie mogę wzmocnić? Mogę wzmocnić to, tak? Tu z jakiegoś powodu nie mogę. Tu też nie mogę. Może coś tam jest z tyłu. Będę musiał zobaczyć, jak to wygląda. Mogę tu. Nie sądzę, żeby Gravit Gun był mi potrzebny, ale wezmę faktycznie na wszelki wypadek. Tak, więc znowu bateria zero. O rany boskie, kolejna. Odłożymy ten jeden lit. Kurczę, zarządzanie tym. Dużo rzeczy jest takich, które mogłyby się poprawić. Na przykład możliwość wykorzystywania surowców, które są w szafkach, w bazie. Chyba wszystko, co mi jest potrzebne. Aurora. O, dobra, Aurory przecież dotrę bez problemu, bo ją widzę. Okej. Okay. A, gaśnice. Prawda, gaśnice też się mogą przydać. Okej. Okay. O, fuck. O, nie, no i nie mam miedzi teraz. Brakuje mi baterii. Ale na Aurorze znajdę. Dobra, może nie będą, może dam radę. Tam wzmocnione jest. Przypuszczam, że każdy... Aha, tu nie mogłem, bo szafki są na tych ścianach. Każdy, kto wyruszył na wyprawę i zginął wcześniej, mówił, może dam radę. Weźmy ten... No to lecimy.
Więcej gaśnic nie mam, więc będzie musiało mi wystarczyć to, co... Pamiętacie kod? Na szafkę? Już zapisałem. Zapisałem save'a przed wybraniem się do toalety. Dziękuję. Tak, tak, wiem, że mam w PDA. Wiem, że mam w PDA. Oczywiście, że mam. Myślę, że tam będą jakieś potworności. Ale ciemno. Ostrożnie, ostrożnie, nie wpływałem tu nigdy. Przy okazji... Czy ja sprawdzałem to tutaj? Wystarczy. Chodź tu, kuźwa, przetnę cię na pół. A, puść, zapał mi za nogę! Skurczybyk. Nie trafiłem go? O, pierdziel. Chodzimy, nie wlezą za mną. Gaśnica. Dałbym radę tu jakoś? Chyba nie dam rady. Gdzie byłem, a gdzie jeszcze nie byłem? To jest ważne pytanie. Co mi ten mikroskop? Palnik. Jest. Można te kraby działkiem chwycić grawitacyjnym? Nie wiedziałem. Trzeba poczekać, aż ostygnie to dziadostwo. Może nabiorę trochę powietrza. Wow. O, bateria. O. PDA data. Dane z czarnej skrzynki. Mostek to jest chyba, nie? Zobaczmy. PDA. Dziennik misji. 25 life podów wystrzelili. Okej.
Skanery dalekiego zasięgu wykryły jeden ten... oznakę życia. O, ktoś został z nami na dłużej! Zaspany Bruno, dziękuję za resuba, dziękuję bardzo. Mówicie, że nie muszę czekać, aż ostygnie? Sam nie wiem. Niepokojąco cisza, co? W którą stronę? Dobra, odpowiedź na to pytanie jest akurat prosta. Dobra, mam drugą latarkę. Jest chyba powietrza trochę tutaj. Trochę głodny jestem. Mam jakieś jedzenie ze sobą? Niedobrze, nie chciałbym umrzeć z głodu tutaj. To byłoby idiotyczne. Nic z tego nie zdam rady zeskanować. Tu mi chyba nic nie ma, co? Okej, spokojnie. Kolejna gaśnica. To tych mi raczej nie zabraknie, co? Nasza teraz, kurde, wygasić te pożary. Tu można wejść dalej, ale... Chwara. Picking up a faint black box signature originating on the other side of the hull breach in this room. Wow. Kombinezon. Jest kolejny kombinezon. 50%. Nie chcę zużywać tu gaśnic, może nie będzie potrzeba, ale... Znowu radio się odzywa. Kurde, martwi mnie brak jedzenia. Czemu nie zabrałem ze sobą? Może znajdę tu jakieś... To się nie da przeskanować, nie? Spróbujmy wejść tam. Nie mogę tego przenieść, ale mogę po tym przejść. Tego dziada nie zeskanuje na pewno. O kurde. A! Mam cię. Jeszcze tam jest jeden. Mam nadzieję, że tu będzie jedzenie.
złamane nogi. Teraz kurde Lewiatana złapie za ogień. Znaczy za ogon. Lewiatana złapie za ogon. I mu spuszczę łomot. Kurde. Będzie musiał wyżygać mojego Simota, co mi go zjadł. Kurde, martwi się, że tu nie ma wody żadnej. Kostka odżywcza. Jest. I to zdezynfekowana. Dobrze. No, widziałem. Tu jeszcze trochę wody. Tu trzeba by się wbić chyba. Panie. Przekąski. Dobra, mniejsza z tym. Wpis. O kurde. Tu jest pustynia. A nie, coś innego zupełnie. Kosz na śmieci. Nie, tam są tylko stoliki, nie? Nic tu nie ma. Nie chcę marnować tej gaśnicy, ale... A dobra. No i nic tu nie ma. Wyczyszczone, wyczyszczone. To jest kolejna gaśnica, więc... Zamknięte. Zamknięte to zamknięte, nie przebije się. Niestety przez to. Następnym razem, jak mnie Lewiatan dorwie, to mu to pokażę, ten plakat. Zamknięte. Kabina 1. Łóżko, nareszcie! Będę mógł nockę przespać. O, co to w torbie? Co w torbie? Nie wiem, po co mi ta torba, no już mam ją, to pal licho. Wrzucimy tam parę rzeczy, nie? Na przykład plakaty.
To jest coś, co może powiększyć mój ten ekwipunek, nie? A nie można podnieść. O, sukinsyństwo. Nie wiem, że potem wywalę to. Ten plakat się teraz przyczepił. Mam 3 latarki? Serio? Okej. Gaśnica tu. To tylko zamknięte. Myślałem, że tutaj jest do przepalenia coś. Myślałem, że mnie kopnie prąd jak nic. Ale mnie nie kopnął. Kajuta kapitana. Gdzie to było teraz? Dane. Okej, okay, wskazówki i kody. 2679. Już mam taką. Integrating new PDA data. Dziennik kapitana. Average long range transmission delay 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data, please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find in situ, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora long-range communications relay offline. Dobra, co żeśmy znaleźli? Schematy. Platforma startowa Neptuna. O kurde! Można statek kosmiczny zrobić. Wypasiony, zmechanizowany kombinezon zaprojektowany do poruszania się pieszo w wymagających środowiskach. No... Do stacji modyfikacji. Co to jest? Znacznie zwiększa głębokość. Aha, to można... Tylko nie mam tej stacji modyfikacji, nie mogę zbudować. Natomiast mógłbym tutaj ulepszenie pojazdu. Wzmocnienie kadłuba. Moduł ładowania słonecznego Simota. O! To mi się podoba. System ochronny Simota. Ramię torpedowe. System torpedowy Simota, będę miał broń. Sonar. A tu można tylko 4 rzeczy, nie? Torpeda gazowa. O jacie. O, ale będę ich. Ale ich będę tłukł. Cyklop. Stacja dokująca by się przydała. Ulepszenia. Konsola ulepszeń pojazdu. O stacji dokującej. Zbiornik na obce formy życia. Ładowarka baterii. Kurde. Tego nie mam. To stanowisko modyfikacji też jest ważne, nie? Kółki ścienne. To konsola ulepszeń pojazdów. To mogę zrobić. Jest, super. Ale będę miał torpedy. Kabina 1. Ciekawe, czy te kody można gdzieś poznać. Co tu się pali znowu? Aha, bo ja tam byłem. Stamtąd przyszedłem, dobra.